wciąż. Oj, zbyt jeden dzień. Przed nami niezwykle emocjonujące podsumowanie piątej rundy sezonu piątego w Grand Prix Australii. Choć w kwalifikacjach najszybszy był Kacper Piekarczyk z McLarena, wyścig należał do Michała Przygockiego, który zdominował cały weekend wyścigowy. Przygocki po raz kolejny pokazał swoje mistrzowskie umiejętności, zdobywając najwyższy stopień podium. Na drugim miejscu dojechał Wojtek Skrzypek z Red Bulla, a na trzecim jego zespołowy kolega Marceli Gajewski. Ten wyścig to była prawdziwa karuzela emocji. Start na suchej nawierzchni, potem intery, a końcówka na pełnych oponach deszczowych. Teraz kierujemy się na legendarny tor Monza, gdzie odbędzie się szósta runda sezonu. Bądźcie z nami i zobaczcie, kto tym razem stanie na podium. Zapowiada się kolejny niesamowity weekend wyścigowy. Zapraszamy na piątek 11 października 2024 o godzinie 20.